Witajcie w serii wykładów Angielski to mus, niemiecki twój plus. Dzisiaj dołożę wszelkich starań, by wytłumaczyć wam najlepiej jak potrafię zagadnienie pod hasłem czasowniki zwrotne. W tej prezentacji podam przykłady czasowników zwrotnych. Odmienimy takie czasowniki przez osoby. Będą również przykłady zdań i to, co najbardziej lubicie, ćwiczenia sprawdzające. Zgodnie z obietnicą, proszę bardzo, przykłady czasowników zwrotnych. Sich freuen, cieszyć się, sich beeilen, spieszyć się, sich verspäten, spóźniać się, sich aufregen, denerwować się, sich benehmen, zachowywać się, sich interessieren, interesować się, sich kämmen, czesać się, sich rasieren, golić się. Na nasze nieszczęście, to znaczy na nieszczęście Polaków, zaimek zwrotny sich w języku niemieckim się odmienia. Czyli nie ma tak łatwo jak w języku polskim ja golę się, ty golisz się i wszyscy się golą, tylko jest ja golę się to mich, ty się to dich, er, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sie, sich. Zwróć uwagę na komentarz. Napisane jest, że sich w języku polskim się nie odmienia, a w języku niemieckim niestety tak. No to jak już wiecie, że sich się odmienia, to jeszcze teraz trzeba się dowiedzieć, jak się czasownik odmienia. Czasownik odmienia się tak jak każdy inny czasownik, z tym, że czasowniki zwrotne to mogą być czasowniki regularne, mogą to być czasowniki rozdzielnie złożone i nieregularne. Sich freuen, jak widzicie, to jest czasownik regularny. Ich freue mich, du freust dich. Sich erholen, podobnie. Ich erhole mich, du erholst dich. Natomiast denerwować się, sich aufregen, to jest czasownik rozdzielnie złożony, stąd ich rege mich auf, du regst dich auf, er regt sich auf i tak dalej. Czasownik sich waschen, myć się, jest czasownikiem nieregularnym. Dlaczego? Dlatego, że przy du i er jest, dostaje umlaut, tak? Czyli będzie du wäschst dich, er wäscht sich. Podobnie z czasownikiem treffen, który też jest nieregularny, ich treffe mich, du triffst dich, er trifft sich. I macie na dole w komentarzu, że czasownik sich aufregen jest rozdzielnie złożony, sich waschen, sich treffen to czasowniki nieregularne. Do tej pory dowiedziałeś się, że sich w języku niemieckim się odmienia. Ale to nie koniec trudności. Muszę cię zasmucić, że niektóre czasowniki, które są zwrotne w języku polskim, niekoniecznie muszą być zwrotne w języku niemieckim i na odwrót. Mamy przykłady. Sich erholen. Widzimy, że w języku niemieckim jest to czasownik zwrotny. Natomiast w języku polskim nie. Wypoczywać. Sich setzen, siadać. Sich bedanken, dziękować. Czyli jeżeli będziemy mówili on siada, to trzeba będzie powiedzieć er setzt sich. Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku polskim są zwrotne w niemieckim, to już mówiłam. I tu przykłady. Lernen, uczyć się. Enden, kończyć. Beginnen, zaczynać. Heißen, nazywać. Lachen, śmiać się, czyli my mówimy ja śmieję się, a Niemcy mówią ich lache. Znacie doskonale ich lerne Deutsch, uczę się niemieckiego. No i przykłady zdań. Ich fühle mich heute nicht gut, niedobrze się dzisiaj czuję. Setz dich an den Tisch bitte, mamy rozkaz, tak? Setz dich, to jest ten czasownik, który jest zwrotny w języku niemieckim, a nie jest zwrotny w języku polskim. Triffst du dich heute mit deinen Freunden? Er unterhält sich auf Deutsch. On rozmawia po niemiecku. Też mamy rozmawia, prawda? Nie jest zwrotny w języku polskim, a w niemieckim jest zwrotny. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation. Czyli znajdują się oni w trudnej sytuacji. Wir müssen uns schon von euch verabschieden. Musimy się już z wami pożegnać. Verspätet euch nie wieder. Nigdy więcej się nie spóźniajcie. Womit beschäftigen Sie sich? Czym się pani zajmuje? No i teraz właśnie te ulubione ćwiczenia dla ciebie. Wiesz już wszystko. Wiesz, że sich, czyli się odmienia. Wiesz, że te czasowniki zwrotne to odmieniają się według znanych tobie zasad. Jeśli jest to czasownik rozdzielnie złożony, musisz pamiętać o tym, że on pozostaje rozdzielnie złożony. Jeśli jest nieregularny, to pozostaje nieregularny. A jeśli mamy czasownik modalny, to ten drugi czasownik, w tym wypadku czasownik zwrotny, będzie na końcu, ale zapamiętaj, gdzie stoi sich w zdaniu. Pierwsze zdanie. Strasznie się nudzę. Potrzebne ci są nudzić się, czyli sich langweilen i schrecklich, strasznie. W
Twoje zdanie będzie brzmiało jak? Zastanów się, ja poczekam. Pewnie, że tak. Ich langweile mich schrecklich. Teraz rozkaz. Ubierz się w końcu. Ubierać to sich anziehen. Natomiast w końcu to endlich. Pamiętaj, że to jest rozkaz, czyli czasownik na pierwszym miejscu. Zieh dich endlich an. Gdzie chcesz w tym roku wypocząć? Wypoczywać? Sich erholen. Dieses Jahr, w tym roku. Czasownik modalny chcieć to oczywiście wollen i wollen się odmienia, tak? Ich will, du willst. No to spróbuj. Wo willst du dich dieses Jahr erholen? Zobacz, że dich jest zaraz po du, natomiast erholen na końcu, bo jest czasownik modalny, to drugi musi stać na końcu. Musimy się dzisiaj gruntownie myć. Potrzebne ci są następujące słowa. Sich waschen, myć się, gründlich, gruntownie. Pamiętaj, że mamy tutaj do czynienia z czasownikiem modalnym, musieć, czyli müssen. To twój czasownik, podobnie jak w poprzednim zdaniu, czasownik ten zwrotny, będzie na końcu, ale musisz go oddzielić od zaimka zwrotnego. Wir müssen uns heute gründlich waschen. Dlaczego się dziwicie? To ostatnie zdanie. Dlaczego to warum? Pamiętasz o tym, prawda? Natomiast dziwić się, sich wundern. Warum wundert ihr euch? Mam nadzieję, że nie mieliście problemów z poprzednimi zdaniami. Jeśli wam poszło gładko i sprawnie, to teraz zadania dla ambitnych. Wprawdzie spieszyłem się do szkoły, ale mimo to się spóźniłem. Mamy zdanie ze spójnikiem podwójnym, wprawdzie, ale. Wprawdzie, ale to zwar, aber. No i tutaj postaram się jak najmniej podpowiadać, bo jak widzicie, wynika ze slajdów, są to zadania dla ambitnych. Spróbuj, ja poczekam. No oczywiście, zwar habe ich mich zur Schule beeilt, aber ich habe mich trotzdem verspätet. I następne zdanie, z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o polityce. Zacznij od zwrotu z naszymi gośćmi. Mit unseren Gästen haben wir uns über Politik unterhalten. Zdziwiłam się, że spotkaliście się wczoraj przed kinem. Ich habe mich gewundert, dass ihr euch gestern vor dem Kino getroffen habt. Podsumowanie. Poznaliście w prezentacji przykłady czasowników zwrotnych. Dowiedzieliście się, że zaimek zwrotny w języku niemieckim się odmienia. Ich, mich, du, dich, sie, es, sich. Wir, uns, ihr, euch, sie, sich. Wiecie, że nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim są również zwrotne w języku polskim i na odwrót. I potraficie budować zdania. Miłej zabawy podczas rozwiązywania ćwiczeń, zadań, quizów na stronie niemiecki.co. Do usłyszenia w następnym wykładzie.